burmistrz dekoruje Państwa za moment pamiątkowymi medalami w imieniu Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest duże osiągnięcie. To, że razem przez te 50 lat Państwo byli ze sobą, kochali się, pewnie zmagali z różnymi temperaturami uczuć, jak to bywa w związkach. Czasami było lepiej, czasami gorzej. Ja pamiętam 50-lecie ślubu moich dziadków. I do dzisiaj pamiętam, jak był ogromny zjazd rodzinny, tak się złożyło, że babcia z dziadkiem mieli 8 dzieci. Tym najmłodszym rodzeństwem była moja mama. I miałem to szczęście, że mogłem wychowywać się w domu, gdzie byli ci dziadkowie. To jest ogromny dar. Ja ze swojej perspektywy, jeśli zastanawiam się, co w tym moim wychowaniu, które odebrałem, było takie szczególnie ważne, to, że miałem to prawo, że mogłem się wychowywać w domu, gdzie w tej pełnej rodzinie, gdzie byli dziadkowie, gdzie była ta pełna rodzina. I właśnie to wychowanie, które odebrali wasi synowie, córki, to jest to, co oni najlepiej mogą powiedzieć: dziękuję właśnie za to serce, za życzliwość. I my dzisiaj, jako ci przedstawiciele oficjalnych władz, dziękujemy też Państwu. Kłaniamy się za ten wysiłek, za ogromne serce, wytrwałość, za to, że przez te lata również działaliście na rzecz tego społeczeństwa, że dzisiaj możemy się cieszyć rozwijającym się miastem, gminą. Też dzięki Państwu, że tutaj pracowaliście, tutaj rozwijaliście tę ziemię. Najlepsze życzenia dla Państwa w imieniu sejmiku województwa, wszystkich moich kolegów z zarządu. Wszystkiego dobrego.
udaje nam się pomalutku remontować ten szpital. On zmienia obraz. Wybudowaliśmy blok operacyjny, no i dzisiaj dobra wiadomość, bo ostatnio do marszałka jeszcze 3 300 000, żeby ten blok operacyjny ruszył. Także on już od września będzie pełną parą funkcjonować. To myślę, że to też dobra informacja i dla Państwa jest. Dla młodych wnuków, dzieci, którzy są też z Wami tutaj, można przekazać później w domu, że również udało nam się pozyskać 1,5 miliona na basen. Ten basen zakończył zostanie otwarty. Niektórym by pasowało, żeby to się nie udawało, ale to mam, się wszystko udaje. Więc od razu, ja bym chciał tak czekać, jak się zgromadzą pieniądze na wszystko.